Ekonomia to kierunek studiów prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Na studia magisterskie na ekonomii bardzo często decydują się ci, którzy na tej uczelni ukończyli studia licencjackie z tego samego kierunku. Ja studiowałam licencjat dziennie, także wiadomo, głównie tylko nauka. No a teraz jestem na studiach zaocznych, wiadomo, trzeba to pogodzić z pracą. No i mam nadzieję oczywiście, że studia licencjackie, magisterskie to jest jakoś połączone, że to jest jakiś rozwój, tak, rozwinięcie jakoś tak zagadnień, które zaczynaliśmy omawiać na licencjacie. Tutaj też specjalność finanse przedsiębiorstw, która mam nadzieję przyda mi się w życiu zawodowym w przyszłości. Są też i tacy, którzy wcześniej studiowali w Kotarbińskim na innych kierunkach licencjackich. Pan Remigiusz Zakrzewski ukończył licencjat z zarządzania, a na studia drugiego stopnia z ekonomii wybrał się dlatego, żeby po pierwsze zyskać dyplom magistra, a po drugie poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z ekonomii i to, czego się nauczy, wykorzystać w pracy zawodowej. Ja jestem menadżerem w firmie i pracuje dla mnie kilkadziesiąt osób i w związku z tym bardziej przydaje mi się jednak zarządzanie pewnie niż ekonomia, ale ekonomia jest jakby gdzieś zbieżna też w pewnych aspektach z zarządzaniem, dlatego ten kierunek również mi podpasował. Studenci ekonomii pierwszego stopnia, ale też wszystkich innych kierunków biorą udział w zajęciach z przedsiębiorczości, które uczą między innymi tego, jak założyć i prowadzić własną firmę. To element kształcenia praktycznego, na które bardzo duży nacisk kładzie uczelnia. Zdecydowanie jest to przedmiot, który staramy się prowadzić w sposób absolutnie praktyczny, bo teoretyczne przygotowanie studenci zbierają również przez 3 lata. Jest to przedmiot, który świadomie jest na trzecim roku dla studentów przygotowany. Uczą się na tym przedmiocie przede wszystkim tego, w jaki sposób założyć i poprowadzić swoją przyszłą firmę praktycznie. Zdobywają niezbędne informacje dotyczące procesu założenia firmy, budowania modelu biznesowego, dla kogo ta firma będzie działała, kto będzie jej odbiorcą, jej usług bądź wyrobów. Uczą się też, w jaki sposób zdiagnozować samego siebie, czy mam predyspozycję do tego, żeby założyć własną firmę. Uczą się o komunikacji, w jaki sposób się komunikować między sobą, w jaki sposób komunikować się z przyszłymi klientami, partnerami, dostawcami, ażeby firma działała jak najlepiej. Bardzo ważną umiejętnością w prowadzeniu własnej firmy, którą studenci zdobywają podczas zajęć z przedsiębiorczości, jest tworzenie biznesplanów. Jest to bardzo praktyczna umiejętność. Tutaj studenci budują ten biznesplan na modelu, który przygotowała nasza uczelnia. Tutaj zespół pracowników naszej uczelni, w którym również ja brałam udział w ramach projektu unijnego. Jest to model biznesplanu Amicus Res. Więc tutaj jakby tym samym w świat idzie dorobek naszej uczelni, a studenci nabywają praktyczną umiejętność, która być może przyniesie sukces albo uchroni ich od ryzyka niepowodzenia w przyszłości, bo w wyniku na przykład tych analiz mogą dojść do wniosku, że raczej nie zakładajmy firmy, bo skazana jest na porażkę. Oczywiście wolałabym, żeby do takich wniosków nie dochodzili, żeby dobrze to przemyśleli i żeby te firmy funkcjonowały. W Kotarbińskim, w myśl zasady, że absolwent wyższej uczelni po skończonych studiach ma opuścić uczelnię nie tylko z wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnościami, które mają mu pomóc w zdobyciu pracy, prowadzone są też zajęcia w języku angielskim. Let's go back to pricing strategies we were discussing during our last meeting. What kind of strategy, pricing strategy should be using in this particular case? What do you think? Cost plus pricing? Very well. Very well. They want to cover the cost of production, cost of manufacturing and just generate a small profit. Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w języku angielskim to m.in. przedmiot, który jest w programie studiów na drugim roku licencjackiej ekonomii. Uzyskiwanie kolejnych stopni znajomości tego języka jest ściśle określone w przepisach dotyczących studiów wyższych. W naszej uczelni preferujemy taką praktyczną naukę tego języka i dlatego też część zajęć odbywanych jest w naszym wypadku w języku angielskim. W takim rozumieniu potocznym znajomość języka obcego służy nam do takiego jakby zwykłego, codziennego komunikowania się i tą znajomością myślę, że już wykazuje się w tej chwili
bardzo duża rzesza młodych ludzi. Natomiast znajomość języka specjalistycznego to jest jakby inny poziom wtajemniczenia. Język ekonomiczny, język prawniczy. I dlatego te zajęcia, one są w zasadzie niezbędne, żeby poznać bardzo dobrze język, ten zawodowy język, którym studenci będą się posługiwać już w swojej pracy zawodowej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie prowadzi kształcenie, wykorzystując również nowe technologie. Zarówno studenci, jak i wszyscy wykładowcy korzystają z internetowej platformy edukacyjnej. Po pierwsze, umożliwiają platformy e-learningowe to, że student ma dostęp do materiałów edukacyjnych, które prowadzący je tam umieści. To skutkuje tym, że poza oczywiście obecnością w samych murach uczelni, student dostęp do tych materiałów ma również z każdego miejsca na świecie. Ale idąc dalej, możliwości tych platform pozwalają również na to, żeby ograniczyć liczbę godzin, które student musi przebywać na uczelni, na rzecz godzin, które student będzie mógł zrealizować, posługując się platformą e-learningową w czasie i miejscu dla siebie jak najbardziej stosownym, odpowiednim. Chcąc rozwijać możliwości nauki przez internet, uczelnia, korzystając z już działającej platformy edukacyjnej, wdraża kompleksowy program kształcenia na odległość, który będzie możliwy na wszystkich kierunkach. Właśnie kapitalną możliwością platform e-learningowych jest właśnie to, że one zapewniają bardzo bogate ilość różnych form komunikacji tak między nauczycielami akademickimi, jak również między nauczycielami a studentami, ale również między samymi studentami. To pozwala organizować zespoły do rozwiązywania różnych zadań. Studenci mogą te zadania wspólnie rozwiązywać, mogą te zadania lokować na platformach, współpracując ze sobą przy ich rozwiązywaniu. Mało tego, prowadzący te zajęcia ma możliwość bardzo dokładnego śledzenia wszystkich aktywności studenckich, może również oszacować indywidualny wkład pracy poszczególnego studenta w wynik pracy zespołu. Może również, i co jest bardzo ważne, dokonywać takiej oceny również wykonanej pracy wtedy, kiedy ona jest dopiero i wyłącznie na etapie tworzenia, czyli może być bardzo aktywnym takim mentorem w trakcie pracy zespołu studenckiego. Możliwość wysłuchania na przykład wykładu na odległość mają także studenci studiów podyplomowych. Zarówno wykłady, jak i zestawy ćwiczeń oraz inne materiały szkoleniowe z wszystkich przedmiotów systematycznie są zamieszczane na internetowej platformie edukacyjnej. W ten sposób Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie realizuje plan, dzięki któremu, żeby uczestniczyć w zajęciach, wcale nie trzeba będzie siedzieć w murach uczelni.